Witajcie z Nowego Jorku. Przylecieliśmy tutaj na wycieczkę objazdową po Stanach. I właśnie pierwszym punktem naszej objazdówki jest Nowy Jork. Spędzimy tutaj 3 dni, a potem jedziemy dalej. Mamy zamiar zobaczyć kilka takich najbardziej znanych miejsc, ale też parków narodowych, więc będzie różnorodnie, mam nadzieję ciekawie. Jeśli chcecie kontynuować ze mną tą przygodę, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Fire went out, lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud, we are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on, you're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold, I'll fulfill what I started. Byliśmy na Liberty Island. No, jak łatwo się domyśleć, znajduje się tutaj Statua Wolności. Była ona prezentem od Francuzów na stulecie odzyskania niepodległości. No i co ciekawe, tak naprawdę ten pomnik nie nazywa się Statua Wolności, a Wolność Opromieniająca Świat. No ale zarówno po polsku, jak i angielsku ta nazwa jest taka dłuższa, więc po prostu mówimy Statua Wolności. Sama postać ma 43 metry. Zaraz idziemy ją oglądnąć od przodu. Z wyspy mamy również super widok na Dolny Manhattan. Proszę bardzo. Super pogoda, super widoczność. Także korzystamy i zwiedzamy dalej. Płynęliśmy na wyspę Ellis. Tutaj przez 30 lat mieściła się ambasada Stanów Zjednoczonych, więc było to tak naprawdę miejsce, które było bramą umożliwiającą albo wjazd tutaj, albo no niestety mówiącą nam papa. No ogólnie 12 milionów migrantów przeszło przez to miejsce, z czego aż 10% stanowili Polacy. Dotarliśmy na Wall Street, więc mamy też i byczka. Shadow, don't feel alone, don't scream so loud, we are living.
od Bethel. Jest to ta ciekawa konstrukcja. Jest ona stosunkowo nowa i zamysłem tej budowli było to, że miała służyć jako punkt widokrzowy. Niestety z powodu bardzo dużej liczby samobójstw jest on tymczasowo zamknięty. Tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie jeszcze kiedykolwiek otwarty. Jesteśmy teraz na High Line. Jest to ścieżka spacerowa położona ponad ulicami Nowego Jorku. Jest tutaj dużo zieleni, ładne widoki, także myślę, że warto się tędy przespacerować. To kończymy pierwszy bardzo intensywny dzień zwiedzania zachodem słońca z widokiem na Manhattan i Brooklyn Beach. No i kolejny dzień w Nowym Jorku, zaczynamy od Central Parku. Jesteśmy przy katedrze świętego Patryka. Jest to największy kościół katolicki w Nowym Jorku. Tutaj po drugiej stronie mamy kawkę z takiego super autka Ralpha Lorena, a nade mną jest Rockefeller Center.
jesteśmy teraz wewnątrz Empire State Building i jedziemy na 86 piętro, żeby zobaczyć Nowy Jork z góry. Jesteśmy na Times Square znowu. Wczoraj byliśmy tu wieczorem, ale był straszny tłum. No a tak się prezentuje za dnia. Lepiej wygląda wieczorem, ale przyjemniej jest za dnia, ponieważ da się w ogóle przejść. Wieczorem było ciężko. Dzisiaj na zachód słońca przyszliśmy na punkt widokowy Summit. Chociaż bardziej nazwałabym to całym experience niż tylko punktem widokowym. Wszystko było dopracowane na ostatni guzik, łącznie z efektami dźwiękowymi, efektami świetlnymi. Było kilka sal. W pierwszej sali były lustra, w drugiej sali były takie kule, balony srebrne. Potem wchodziło się na drugie piętro, gdzie był taki, można powiedzieć, klasyczny taras widokowy. No i później można jeszcze wjechać wyżej, gdzie znajduje się bar, w którym można się napić koktajlu. Wychodzi się na taras zewnętrzny i tutaj również jest taki taras, z którego można oglądać panoramy miasta. Wybraliśmy godzinę 19:30, tak żeby być trochę jak jest jasno, trochę na zachodzie, trochę jak jest ciemno i trzeba przyznać, że to jest super wybór, a widok jest genialny, jeden z lepszych widziałam. No i mamy trzeci już dzień naszego pobytu w Nowym Jorku. Tak naprawdę mamy pół dnia, bo dzisiaj po południu mamy już wlot do Las Vegas. No i jesteśmy w Central Parku, bardzo przyjemny poranek, aczkolwiek już czuć, że dość mocno grzeje, ale to nic w porównaniu do temperatur, które będą w Las Vegas. Wokół Central Parku jest taka dróżka, ale to nie jest droga dla aut, tylko jest pas dla rowerów i pas dla dróżek konnych. I normalnie mają światła, sygnalizację świetlną. Także dużo osób tutaj biega właśnie, jeździ na rowerach, chodzi na spacer z psami. Także o poranku całkiem dużo ludzi.
kupiłam sobie właśnie lunchik i siedzę w Bryant Park. Jest to super miejsce, w samym centrum miasta. Jest tutaj cień pod drzewkami, jest bardzo przyjemnie. Są stoliczki, krzesełka i właśnie ludzie kupują sobie jedzenie na wynos i przychodzą tutaj posiedzieć. Już myślę, że zakończę tego vloga z Nowego Jorku, bo jest już dość dużo materiału. Ale czekajcie na kolejne filmy, bo przed nami dużo super miejsc do odwiedzenia. Więc myślę, że warto poczekać. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, komentarzach. No i do zobaczenia.